Witam was, jestem Repus, oto jest kolejny odcinek z Heart of Iron 4 i muszę wam powiedzieć, że jak zrestartowałem grę, to naprawił się dźwięk. Gramy oczywiście na modzie Renium, Polonie i obecnie jesteśmy w stanie wojny domowej we Francji, bo w sumie jesteśmy Royaume Franco-Polonie, czyli że Unia Personalna Francusko-Polska, czy jakoś tak to można przetłumaczyć. No i sprawdziłem w poprzednim odcinku, czy byłem, pomiędzy odcinkami, czy byłem w stanie przerzucić, wyglądają jak dywizje niemieckie, flaga. Czy byłem w stanie przerzucić wojsko z południa Francji na północ, ponieważ tak miałem w celu narodowym napisane, żeby przerzucić jak najwięcej wojska na północ, żeby byli mi wierni i tak dalej. Okazało się, że nie byłem w stanie. Troszkę ogarnę ten front, ustawiłem go, po prostu wrzuciłem wszystko na jednego marszałka. Tu mam wojsko, które już miałem przetrenowane, tu jest wojsko, które znalazłem we Francji, tu jest wojsko, które jeszcze które stało przy Prusach Wschodnich, to jest to, co się trenowało, a tu jest kolonialne. A propos kolonialnych, praktycznie wszystkie kolonie są nam wierne, oprócz tej północnej Afryki. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba jej zdobywać, a jeżeli już będzie trzeba, to po prostu liczę, że jak podjadę tą ciężarówką tutaj, to mi ją zaraz nie wywali, ponieważ zaraz będzie chyba wywalona. Duno. Albo po prostu zownowana, złajpiona. Tutaj były cztery dywizje. Właśnie, jak to wygląda sytuacja tutaj? Pozajmowaliśmy główne miasta tak na serio, Tuluza, czy ważne miasta. Co to są za jednostki? Komuna. Czemu one mają inną flagę? No jasnej cholery. Dobra, od razu w sumie narysuję tę linię ofensywną i dam atak. Nie wiem, jak to wygląda z fabrykami, bo tutaj, gdzieś tutaj dopiero chyba dostawaliśmy, tak, jako region narodowy całą Francję. Więc musimy jak najbardziej przeforsować się tutaj do idealnej federacji, żeby dostać super boosty po prostu z Francji, bo tak to na razie praktycznie nic nie dostajemy z samego faktu posiadania tych terenów. Widzę, że mamy braki w wyposażeniu piechoty, więc to trzeba nadrobić. Nie wiem, czy jest sens w ogóle podsyłać tutaj jakiekolwiek jednostki. Dobra, nevermind, nie chciałem, nevermind, nic nie mówię. Się troszkę zamyśliłem, bo się zamyśliłem o tej wyspie w ogóle. I przypomniałem sobie, że gramy przecież na modzie idealne granice. Te Beautiful States. Zrobię go tak. Nie pozwolę mu umierać. Będzie się bronić do ostatniego, do ostatniej ciężarówki w tym. Więc tak, tutaj mamy dywizje, te kolonialne. Na razie nie będę ich przesyłać, szczerze nie wiem, co z nimi dokładnie zrobię, ewentualnie je skasuję. Tą flotą mógłbym podpłynąć na przykład do jakiejś bazy morskiej, którą tutaj mam, ponieważ dostaliśmy flotę francuską. Tutaj widzę, że się tuką jakieś jednostki. Niestety część dywizji pewnie zostanie złajpiona z powodu braku dostaw. Nie wiem, czy mamy jakieś transportowce, szczerze mówiąc, czy mógłbym im tutaj dosłać coś. Zobaczmy, jak wyglądamy technologicznie. Technologicznie wyglądamy bardzo dobrze, ponieważ dostaliśmy bardzo szybko 5 slotów na badania, więc nie widzę czegoś takiego, co byłoby szybko potrzebne. Ewentualnie możemy sobie pójść spokojnie. W ogóle już też mamy tutaj pierwszą linię tego rozbudowaną, to mnie troszkę śmieszy. Moglibyśmy sobie pójść na przykład w, nie wiem, wsparcie sił naziemnych. W sumie nigdy nie interesowałem się, która doktryna morska jest, znaczy morska, powietrzna jest najlepsza. Wiem, że już troszkę dywizji zostało zwajpowanych, tych francuskich. Tak, tamta też już została zwajpowana. Dywizje w Tuluzie się bronią. Montpellier chyba nie zajmą. Tą też mogę dać jako osobnego generała. A nie, bo on jest transportowany skądś indziej. Dawaj, De Gaulle. Bronisz. Bronisz do końca. Was też mogę dać jako osobnych. Też się brońcie, tak for fun. A właśnie, cel narodowy mi się zrobił. Utworzenie gwardii cesarskiej, jak najbardziej, szybkość armii i tak dalej. To będzie już do końca gry, więc będą super bonusy. Ale czuję, że po prostu przepchnę tych Francuzów, na tej nie trzeba się bardzo starać o organizację tych armii. Mogę im ewentualnie poprzypisywać jakichś generałów.
byleby jakoś tam działali lepiej. Później to wszystko przeorganizuję, jak już skończymy wojnę domową. No, mówię szczerze, mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj desantować. Bo to widzę, że ta armia zostanie niestety zwipowana. Charles de Gaulle, broń się. Wy też się będziecie bronić, nie wiem, on. Bo to już w sumie wojsko od północy nadciągają. Czy jestem w stanie ich uratować? Prawdopodobnie tak. Aj, dostali świeże dywizje. Prawdopodobnie nie. A broń się tu de Gaulle jeszcze bardziej. No mówię, wytrzymacie jeszcze troszkę, to mamy szansę, że przeżyjecie. Wy atakujcie tutaj południe cały czas. Wy w sumie atakujcie tak kompletnie YOLO. Powinniśmy się po prostu przebijać, a więcej dywizji więcej ludzi tracimy na tych takich dywizjach pojedynczych, które zostały. Utworzenie gwardii... Kurczę, przepraszam, że nie czytam. O ja pierdzielę. To jest mój błąd, tak? Jeżeli chcecie przeczytać dokładnie, możecie sobie zastopować w momencie, jak to się pojawiło. Ja mam po prostu już taki nawyk, że ja po prostu to skipuję i tyle. Dobra, dodajmy tutaj do armii, żeby te dywizje pancerne napierdzielały. De Gaulle, dawaj, broń się. Wy też się brońcie. Jest, uratowaliśmy De Gaulle'a i jego dywizję w Toulouse. Udało się. Nagrodę De Gaulle, możesz sobie troszkę odpocząć i przypiszemy go do Halera. Okej. Montpellier już pada. Tutaj oni są otoczeni kompletnie, do anarchistycznej Hiszpanii nie będą uciekać. Anarchiści w ogóle są bez powiązań tutaj zmienili, więc też ciekawa sprawa. Tu coś ciekawego, 38 dopiero zaczęliśmy. O, goddammit. Może rzeczywiście okręty polecę, tak z nudów. Bo mamy krążowniki, niszczyciele, ciężkie pancerniki. A troszkę dostaniemy z Francji tych okrętów. Chociaż szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy warto w to lecieć. Może coś tutaj nad limit by można... A właśnie, kompanie sygnalizacyjne. To już wiem, w co pójdę. Chociaż nie wiem, czy później mam cel narodowy na Wielką Brytanię, czy nie. Ale jak mam, to pewnie polecę powietrznie ich pokonam, bo to jest po prostu szybsze i łatwiejsze. Proszę, mówcie, że nie muszę się wbijać tutaj do kolonii, bo Republika Algierska, która jest na pustyni, która ma 210 tysięcy ludzi, oddzieliła to i bym musiał się rzeczywiście bawić się w desanty, a mi się nie chce. Mam nadzieję, że starczy zdobyć Nice. Mobilizacja cesarstwa. Szturm na Algierię. Będzie możliwe, ale dostaliśmy kolejne tutaj duchy jakieś. Chaos w rządzie. Dostaliśmy chyba po Francji po prostu. Bo teraz jako Francja... No, dostaliśmy wszystkie trajty chyba francusko-polskie. Rozwarstwienie gospodarcze. Separatyści komunistyczni. O kurde, tą PP tracimy w ogóle. Katastrofa walutowa. O cholera. Bezrobocie wiejskie. Marsz na Algierię. Co za dywizje? A, Monako tu jeszcze jest. God damn it. Teraz atakujmy wszystkim od razu. Teraz kapitulują? Otóż jeszcze nie. Fucken. Ale z tego co widzę... Nie, bo tu mamy pustynię. To nie możemy ruszyć w ogóle na Republikę Algierską. A co mamy tutaj szturm na Algierię? No fakt, czy mamy jakieś badania desantowe? Nie mamy. Świetnie. I nie mamy jak się do nich dostać na razie. Cudownie, no to trzeba wykorzystać ten czas na ogarnięcie armii. Tutaj nic niestety nie mogę mu dodać. Sikorski też nic. Ty Orlik. Rukeman. Niech będzie broń pancerna. Już chyba w Andersa szedłem w broń pancerną. Sosnowski jeszcze widzę, ma jakiegoś upgrade'a tutaj. Piechota. Dobra, trzeba rozdzielić jakieś jakoś te dywizje.
Wszystkie specjalne dywizje dam na razie do osobnej armii. No chyba, kurczę, prawdopodobnie mam jeszcze szablony francuskie. To będzie trzeba ogarnąć. O ja pierdziel. I oni mają ten milion... To wiecie co, to ja to już wyjebię kompletnie, bo to jest ta kolonialna armia. O, oh, god damn it. This is where the fun begins. Dobra, tutaj też są jakieś specjalne dywizje. Wszystkie special. Special one damy tu. Czołgi też. I po prostu wszystko przemianuje tam w jeden rodzaj armii. Czołgi tu. On też miał specjalne. Górskie. Pancerne. I to wszystko. Wszystkie, całą piechotę zrzucę do niego praktycznie. By przemianować ich na dywizję piechoty legionów. Okej, tutaj widzę, że są jakieś chyba inne, albo w drugą stronę. Nie, to było dobrze. I teraz tak, co jeszcze? Okej, wszystkie są przemianowane na jeden szablon. Więc praktycznie mogę od cholery tego wojska pokasować tutaj niepotrzebnego. Widzę, że jeszcze mamy dużo tutaj różnorodnych czołgów i tym podobne. Damy na nasz szablon czołgów. Nieważne, czy na przykład w ich szablonie było więcej czołgów, czy mniej. O ja pierdziele, jaki dowalony szablon. No to idziemy w nasz szablon, bo to jest przesada. Te czołgi są w ogóle, szkoda gadać, bo to jest duża piechoty, więc one są po prostu wolne. I wolałbym te zasoby przeznaczyć na coś innego. Dobra, wszystkie dywizje, nie wszystkie dywizje, to jeszcze jakaś dywizja motorowa. Okej, dywizje górskie. To trzeba przemienić. Nieważne ile jest tutaj tych... Jaki szablon mają. Czy samochody są przemienione? Tak. Kawalerię to chyba wywaliłem kompletnie, co nie? Więc kawalerii się pozbędziemy. Dobra, są zreorganizowane oddziały. Mamy jeszcze jednostki, które nam się zrespiły tu. Zrekrutowały. Kasujmy całą rekrutację tej piechoty, bo jesteśmy w stanie wojny i to mamy ważniejsze cele. Rekrutację dywizji pancernych też skasujmy. No to do tego pana. Na pół, na pół, na pół. Zrobimy po prostu coś takiego na razie. Damy, przesuńmy ich gdzieś tu, żeby mi nie przeszkadzali. A samym halerem po prostu podbiję. Podbiję Algierię. Czemu tymi nie mogę się ruszyć? Bo się naprawiały. Tak, by the way. Dodaj więcej możliwych okrętów do naprawy. Awans Asa, czy ja tu samoloty wysyłałem i cały czas tracąc paliwo i jeszcze as mi się zrobił. Wiem, że on nie miał z kim się bić. Szturm na Algierię. Zobaczymy, coś będzie możliwe z tego. Od razu dam sobie desa na przykład z Toulonu do... Nie wiem, tu na przykład. Wiem, że nie wszystkie dywizje polecą, ale jednak liczę, że coś się podzieje. O kurde, widzę, że w ogóle dużo dywizji jest tutaj niezaopatrzonych. O, lercia. To będzie trzeba... Jedną armię skasujemy, wiecie co? Nie, bo oni są przetrenowani. I nie są przetrenowani. Ci w ogóle tym bardziej nie są przetrenowani. Więc tych ziomków sobie pokasujemy, bo nie mamy zaopatrzenia dla nich. Później sobie z nich skorzystamy. Bo potrzebujemy teraz zaopatrzenia. To jest akurat istotne. Co? Zwycięstwo co? Stalinistów w hiszpańskiej wojnie domowej. Dobrze. Czy niedobrze. Będzie trzeba jeszcze kolejny front utworzyć podczas wojny z Kominternem. Kolejnym frontem się zająć. Andora jest to jako wolne? No, jako komunistyczne. I walczą z Rumunią? I walczą... Czekaj, co? Dobra. Już nie ma Andory. Chyba, że Andora to było jako państwo francuskie. To wtedy inaczej. Konstytucja ludwikowska. 10 dni tylko, to bardzo dobrze. Jeszcze więcej fokus w
wyposażenie piechoty. Nasz król i cesarz obiecywał nam stworzenie nowej konstytucji państwowej, ale zacznijmy od początku. Nasz monarcha powinien być konstytucyjny czy absolutny? Przy absolutnym siła polityczna minus 25, ale zyskuje przyrost siły politycznej, tracimy stabilizację, tworzy limit napięcia, ale tutaj zyskujemy stabilizację, dostajemy przyrost siły politycznej, koszt doradców. Okej, będzie konstytucyjny, o wiele lepiej. Nasze królestwa muszą wybrać stolicę cesarską, ale nie państwową. Gdzie będzie stacjonować parlament i nasz król oraz cesarz? Paryż, obu zmiana co 6 miesięcy, Warszawa. Okej. Wiecie co, jestem gotów poświęcić siłę polityczną, żeby w Warszawie zrobić stolicę cesarstwa. Bo potrzebujemy stabilizacji. Konstytucja ludwikowska. Francuzi są przeciwko liberalnej polityce wobec kolonii, ale inne stanowisko przedstawiają Polacy. Powinniśmy przystać na liberalizację prawa oraz zacieśnienie więzów z koloniami, czy powinniśmy zostać przy trzymaniu twardą ręką kolonii? Liberalizujemy kolonie. Zyskuje region narodowy Tunezja, Algieria, Damaszek, Liban. Ale tracimy 15 tysięcy. Co to jest? A siła polityczna z 350. O kuźwa, ale stabilizacja. Ale to są regiony narodowe. Tunezja, Algieria, Damaszek, Liban. One nie wyglądają na jakoś bardzo rozbudowane, tak szczerze mówiąc. Bardziej to się jednak przyda. Szczególnie, że stabilizacja podstawowa. Będziemy trzymać ich twardą ręką. W naszych królestwach trwa obecnie konflikt dwóch ugrupowań royalistów. Jedni chcą zwiększenia wydatków na wojsko i rozbudowę przemysłu zbrojeniowego, a drugi uważa, że powinniśmy skupić się na przemyśle cywilnym i rozwijać nasze państwa pod względem infrastrukturalnym i cywilno-przemysłowym. Stawiamy na model cywilny albo na wydatki na wojsko. Wydatki na wojsko zwiększają nam, znaczy dają boosty do doktryny lądowej, technologii wsparcia, zasobów ludzkich, przyrost doświadczenia armii 0,05 dziennie, spoko, sprawa tak na serio. Atak armii zwiększony, szansa wsparcia, maksymalny poziom planowania, dzienny wzrost siły dowodzenia, a tutaj moc przerobowa fabryk, szansa wsparcia, tempo budowy infrastruktury, fabryk cywilnych, infrastruktura. Szczerze mówiąc, to wygląda o wiele lepiej, ta wojskowa. Cesarska konstytucja. W ogóle, szczerze mówiąc, szukałem tego Napoleona do miniaturki. Jakie to było trudne. Ja pierdziałem rzeczywiście, pomimo, że to był dziedzic cesarstwa na zasadzie, że z rodu Napoleonów. I pomimo, że brał udział w II wojnie światowej pod przydomkiem w ogóle, bo nie chcieli go wpuścić, bo Napoleonowie byli wygnani kompletnie z cesarstwa, to trudno było znaleźć jakiekolwiek jego zdjęcia w internecie. Okej, nasz król i nasz cesarz stworzył nową konstytucję państwową, która funkcjonuje w naszych dwóch państwach. Widać, że jest potomkiem pierwszego Napoleona. Widać również, że jest bardzo podobny do niego i nie chowa się za sobą nazwiska. On tworzy swoje nazwisko ponownie. O, ale to jest... Kurwa, jakby coś takiego... Ktoś o mnie coś takiego powiedział. O ja pierdzielę. Ja, nie, walił do siebie. Napoleon Ludwik VI Bonaparte planuje tworzyć nową przyszłość, która jest wolna od komunizmu i faszyzmu. Vive l'Empereur! Ale musimy skończyć najpierw tych frajerów tutaj, komunę francuską. Licząc, że ZSRR się nie dołączy do wojny. A propos ZSRR dołączającego się do wojny, to troszkę się cykam, co nie? Więc ja chyba jednak podeślę tutaj to tych ludzi. Już Francja jest opanowana. Tam ten Haller starczy, a dwie armie moglibyśmy spokojnie podesłać tutaj. Tak na wszelki, żeby kryły, co nie? W ogóle też ciekawy koncept, że Francja ma stolicę w Paryżu, Polska ma stolicę w Warszawie, ale jako dwa królestwa, ale jako cesarstwo muszą mieć osobno. I jedno z poniższych, czyli muszę gdzieś tu jeszcze pójść. Zobaczmy, reforma, usuń chaos w rządzie, usuń katastrofa walutowa. Co mnie bardziej boli? Jeszcze tak czy tak, pewnie jednego i drugiego się pozbędę, ale chcę chaos w rządzie, limit kapitulacji, stabilizacja, przyrost siły politycznej. Katastrofa walutowa, utrzymanie produkcji, limit wydań. O kurde, obydwa mnie bolą, rzeczywiście. No pójdę najpierw w chaos w rządzie, żeby pepeki dostawać. Więcej. Pepeki, siłę polityczną. Chociaż po angielsku powerpointsy, więc tak, pepeki. Widzę, że artyleria mi się też kończy. Mógłbym zainwestować tutaj przyszłe fabryczki. Jak tu wygląda sytuacja w ogóle z budowaniem? O ja pierdziele, jak tu wszystko jest zniszczone. Cała infrastruktura w tym kraju jest rozpierdolona. Słuchajcie, jak to były Indie francuskie? Czyli macie na myśli to?
O, tu w ogóle infrastruktura jest rozpierdzielona. Ale czy jest prowincja Indie Francuskie? A, to. Anschluss Austrii. USA i Kanada formalizują sojusz. Musimy pamiętać o Niemcach jednak. Że oni tutaj są. A właśnie, wiem dlaczego prawdopodobnie to się dzieje. Zmieńmy na local police. Nie, cała Francja nam się teraz rozpierdziela tutaj, co nie? Komuna francuska, no. Nawet nie local police, po prostu. Tajna policja. Pójdziemy. Poświęcę tam troszkę tego manpowera. Dobra, teraz trzeba pozbyć się reformy walutowej. Czy zrobić reformę walutową, pozbyć się tego, tych minusów. O kurde, dobra, lecimy szybko w to. Tą technologię desantów. 38 jeszcze mamy, no kurczę, no. Dobra, no niech będzie doktryna ta. I flota stacjonarna na przykład. Pójdziemy sobie w te doktrynki. Później... Bo mogę teoretycznie 10 dywizji teraz wysłać. No to zaryzykuję, powiedzmy. Jak nie, to odwołam ich. Kurde, ale to się beznadziejnie zaznacza. Bagowane troszkę. Przydziel do tego. Nasza flota, czy nic tutaj nie ma z jednostek wroga. W ogóle mamy dużo floty rozstawionej. Ale dobra, podzielimy sobie. Jako nowa flota. Wsparcie desantu morskiego. Popłyń tam, bo nie chcę dużo... dużo ropy wydawać na to. My w ogóle wolne właśnie stocznie. No mamy słabą technologię. Nie dostaliśmy technologii morskiej od Francuzów. To pójdziemy sobie w takim razie... P420, pójdziemy sobie w... Po prostu okręty podwodne. Okej, desantujemy się. Widzę, że Bizerte jest wolne, więc to jest bardzo dobra informacja. Tutaj przydzielimy natomiast... A niech pójdzie Charles de Gaulle. Niech polskie i francuskie armie współpracują ze sobą. Dobra, tutaj możemy pomóc. Jedną dywizją tak się udam. Tutaj mamy bazę morską. Niech wszyscy tutaj przybędą, to od razu wyślę ich w ten sposób, do bazy morskiej. Tutaj mamy drugą bazę morską, bardzo dobrze. A więc tak, tak i tak, skasujemy wam front. Tak, i dwie armie zrobią linię ofensywną po prostu. I tam pójdą zdobywać. Wy się cofnijcie jednak, bo Tunezja, jest prawdopodobieństwo, że jak Tunezję zajmę, to skończymy wojnę. Otóż jeszcze nie, więc musimy po prostu tutaj pozdobywać. Lecimy dalej w... Mamy dużo punktów doświadczenia wojskowego. Nic dziwnego, skoro prowadzimy tyle wojen. Ale tu ofensywa leci. O ja pierdzielę. O, teraz to go zachorował. Jak można zachorować na pustyni, kuźwa? Jest tam gorąco. Może jeszcze przeziębiłeś się, co? Dobra, lecimy czołgami. Czołgi jeździły tu. Pójdziemy do Stanów, to będziemy śpiewać o Stanach. Dobra, zwycięstwo w końcu. Zajmujemy oczywiście, czy tak, dla pewności Andorę zajmiemy, bo ona, żeby mnie nie irytowała, pomiń. I zajmij wszystkie regiony, co nie? Co mamy się tutaj bawić, jakieś Monako i tak dalej. My jesteśmy kurwa Polską, mamy polskie kolonie w końcu. Dobra, udało się wygrać to i tak dalej. Więc kasujemy, kasowanko. Na razie wyślemy całe wojsko na front z ZSRR. W ogóle sprawdzę tylko jedną rzecz sobie. Tak pozwolę na sprawdzenie. Okej. Okay. The book. I chcę zobaczyć, jaki mamy... Jako Polska jesteśmy traktowani. Dobra. Czyli jak Rzesza będzie chciała Gdańsk, to dopiero wtedy się przyczepi do nas. A nie atak na Francję, bo nie będzie się liczył. Bo nie jesteśmy Francją. Reforma walutowa. Świetnie. I teraz tak. Trzeba połączyć wszystkie floty trzeba połączyć. Więc wezwiemy je sobie... Po prostu tutaj do bazy morskiej. To są nasze okręty. I tu cały czas są francuskie, ale skądś indziej. Dobra, cel narodowy nam się zrobił. A właśnie, trzeba tutaj ogarnąć też szablony.
żeby mieć porządek i ład i w ogóle. Dywizje zmotoryzowane niech będą. To nie, to jest coś innego. I teraz szybko, jak najszybciej do regionów narodowych trzeba dążyć. Które jest najlepsze? Nowy duch, synergia przemysłu, fabryki wojskowe i busty. Fabryki wojskowe, infrastruktura cywilna, stabilizacja podstawowa i rozwarstwienie gospodarcze nam usuwa. Oczywiście prawa strona jest najlepsza. O, Niemcy już powoli wchłaniają Czechosłowację, to też trzeba mieć na uwadze. Nie trzeba... Możliwe, że niestety Niemcy będą pierwszym wrogiem naszym. Znaczy niestety, no w sumie w końcu kiedyś ten pierwszy wróg by musiał być. Czemu jakąś własną frakcję w ogóle? Nie. Upadek rządu komunistycznego. Rząd komunistów francuskich upadł. Lider komunistów Maurice Thore strzelił sobie w głowę przed tym, jak gwardia francuska wkroczyła do jego bunkra w Casablance. Terror komunistyczny we Francji się skończył. Wreszcie cesarz mógł ogłosić zwycięstwo nad buntownikami i potwierdzić swoje władanie we Francji. W Paryżu i w Polsce zawrzało. Nikt nie widział jeszcze takiego entuzjazmu na ulicach. Tłumy witały powracającego Napoleona z walki. Niech żyje cesarz. Wielkie manewry wołyńskie. W okresie międzywojennym sztab polskiej armii zorganizował kilka razy manewry wojskowe w województwie wołyńskim. Wraz z groźbą wybuchu wojny w Europie odbyły się największe dotychczas manewry wojskowe z udziałem 60 tysięcy żołnierzy. W tej wielkiej grze wojennej czerwoni byli symulowani jako agresorzy posuwający się naprzód ze wschodu, podczas gdy niebiescy musieli powstrzymać ich natarcie. Manewry zakończyły się uroczystą ceremonią, podczas której mieszkańcy Łódzka zaprezentowali wojskom polskim sprzęt wojskowy finansowany publicznie w regionie. Doświadczenie armii i podstawowe poparcie wojny. Świetnie, mamy w ogóle 100 stabilizacji, więc jest bardzo dobrze. Coś mamy jeszcze do wzięcia ciekawego. Utworzenie plantacji gumy w Madagaskarze, to byłoby bardzo dobre. Litewski kryzys konstytucyjny. Budowa królewskiej linii kolejowej. Utworzenie portu. Utworzenie nowej dzielnicy, nowy port. Stocznia, fabryka cywilna. Ciekawe, tutaj mamy pol przygotowania. Francja pogrąża się w chaosie, armia francuska co? Okej, czyli Francja, czy tam cesarstwo francuskie może się teraz po cesarstwie francuskim przemieszczać. To jest dobra informacja dla nas. A tak na poważnie. Usuniemy jednak tą linię tutaj. Ustawimy tutaj Halera przy tym. Przy linii Maginota. Ustawimy De Gaulle'a na tej stronie, tego pana na tej stronie i tego pana na tej stronie. W ten sposób dodamy tutaj Maczka, który będzie napierdzielał forty. I dodamy jakiegoś Francuza, Jean de... Chociaż... Dodamy Tomiego, Tomi mi się podoba. Tomi jest ustalony od tej strony, on jest od tej strony. Ustawimy od razu linię ofensywną u niego na Królewiec. U niego linię ofensywną aż po Berlin, chociaż będzie trzeba to zmienić z powodu pewnie anektowania reszty Czechosłowacji. Myślę, że szczerze mówiąc, że jestem gotów oddać Gdańsk na chwilowy pokój. Cholernia, nie, dużo naprawiania tego. To z Kastry, bo to praktycznie jest już gotowe. Płoc ograniczymy do jednej. I niech naprawi... Nie, wiecie co? Nie będzie naprawiać. Budujemy tutaj linię portów. Bo nie będziemy tacy głupi jak zwyczajni Francuzi. Nie wiem, czemu kilka infrastruktury uznało, że jest ważniejsza. Mógłbym ewentualnie szybką naprawę dać, ale bardzo mi zależy na zyskaniu regionów narodowych francuskich, dlatego sfokusujemy się po prostu na zwykłych celach narodowych, nie na szybkiej naprawie. Damy odcinka. 30 minut praktycznie. Więc tak, widzimy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli się zastanawiacie, czemu na przykład te odcinki z tej serii nie są cięte w ogóle i tak dalej, to jest to spowodowane po prostu tym, że dużo się dzieje. Dużo się dzieje i uznałem, że skoro jest akcja, skoro jest zabawa i w ogóle, to nie ma co tego ciąć i po prostu pójdziemy wszystko tak jak leci. O, widzę, że w ogóle to bardzo duże straty w wyposażeniu piechoty. I one powstają cały czas. W jaki kuźwa sposób one powstają? Nie mam zielonego... bo opór przeciwko okupacji. I to... O Jezu, 60% aż
O, goddamit, w komunie francuskiej. Nie, dobra, a 60 jest tu. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Zajmę się tym... No, cesarstwo francuskie jeszcze się buntuje. Kurde, no jesteśmy jednym państwem, gościu. Stan wojenny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa. A na koniec szczególne pozdrowienia dla Iroze, GM20 Pro, Nosacza Krumtuma oraz Gucio333 za wspieranie mojej działalności.